Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane F-Cars. W dniu dzisiejszym zaprezentuję dla Was Citroena C5 w nadwoziu Tourer. Tourer to nic innego jak kombi, po prostu marka Citroen nadwozie kombi oznaczyła sobie jako Tourer. Auto z rocznika 2015, posiada silnik 2.0 Blue HD i 150 koni mechanicznych, skrzynia manualna, sześciobiegowa, oryginalny przebieg 180 700 km, co oczywiście udowodnię Wam w dalszej części materiału. Chciałbym Was też zachęcić do obejrzenia całego materiału. Nie jest to może wartka akcja, ale naprawdę dowiecie się wszystkiego związanego z tym samochodem, bo zaprezentuję Wam go zewnętrznie. Następnie pokażę Wam historię związaną z serwisowaniem oraz dokumentami samochodu. Następnie zanim pojedziemy na stację diagnostyczną, zaprezentuję Wam, jak pracuje silnik. Następnie pojedziemy na stację diagnostyczną, gdzie auto przejedzie całą ścieżkę diagnostyczną. Dodatkowo zobaczycie samochód pod spodem. Kolejnym etapem tej prezentacji będzie pomiar miernikiem lakieru. Także to będzie naprawdę szczegółowy pomiar. Następnie pokażę Wam wnętrze tego samochodu oraz jego wyposażenie. A na samym końcu odbędziemy jazdę testową, więc słuchajcie, potraktujcie to naprawdę poważnie, ponieważ w domowym zaciszu będziecie mogli podjąć po prostu decyzję, czy tak naprawdę warto fatygować się i przyjeżdżać, oglądać ten samochód. Możecie podjąć decyzję o zakupie tego samochodu tak naprawdę w zaciszu swojego domu, przed telefonem, telewizorem, laptopem. Także śmiało oglądajcie, jak mówię, może nie wartka akcja, ale treść będzie konkretna na temat tego egzemplarza. Słuchajcie, pokażę Wam teraz tutaj maskę, może przełączę się na szerszą perspektywę. Także samochód moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze, całkiem dobrze doposażony, czujniki parkowania tył, kamera cofania, czujniki parkowania przód, światła do jazdy dziennej, LED, tutaj macie ten pasek, tak jak wspomniałem, czujniki parkowania przód, także auto dosyć fajnie doposażone, oczywiście nawigacja. Zaspoileruję Wam, półskórzana tapicerka, ale środek zostawimy sobie na dalszą część, słuchajcie, prezentacji. Oczywiście chciałem też Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału na YouTubie i do subskrybowania lub obserwowania mojego profilu na Instagramie. Na Instagramie wrzucam wcześniej zdjęcia samochodów, które zakupiłem, które przyjadą i które będą miały swoją finalną prezentację na kanale na YouTubie. Także słuchajcie, nie będę chyba zbędnie tutaj przedłużał, jeżeli chodzi o prezentację zewnętrzną. Lecimy z dalszą częścią materiału, czyli z historią związaną z serwisowaniem tego samochodu. Zaprezentuję Wam teraz historię związaną z serwisowaniem tego samochodu oraz jego dokumentami. Zaczniemy może od dokumentów. Jak widzicie, samochód zarejestrowany w Polsce. Jest dowód rejestracyjny, ważne OC, ważne badanie techniczne. Auto z rocznika 2015. 2 litry pojemności, 110 kW, czyli 150 koni mechanicznych, 5-osobowe D, czyli diesel, bo to jest diesel, 2 litry Blue HD i 150 koni. Tutaj mamy datę pierwszej rejestracji, czyli też 2015 rocznik. Tutaj są zakryte moje dane, no nie chcę pokazywać szerszemu, słuchajcie, gronu. Tutaj macie, dokąd jest ważne badanie techniczne, do maja 2024. Co jeszcze chcę Wam pokazać? Wymieniony przeze mnie jest olej przy 180 690 km. Do tego macie filtr powietrza, oleju i kabinowy. Lecimy tutaj z wydrukiem z systemu Citroena. Możecie sobie porównać VIN tutaj i tutaj jest tożsamy, czyli taki sam. Tutaj wydruk z ważniejszych rzeczy.
czerwiec 2022, wymiana zbiornika mocznika, czyli wymiana zbiornika AdBlue przy przebiegu 155 387 km. Jest to bardzo ważna rzecz, że ten zbiornik został wymieniony, czyli można być tutaj na pewno spokojnym. Dodatkową fajną rzeczą jest sierpień 2021, wymiana zestawu rozrządu plus pompa wody, przebieg 134 955 km. Oczywiście rozrząd wymieniony Vaso w Citroenie. Do Was oczywiście należy decyzja, czy po zakupie tego samochodu pozostawiacie ten rozrząd, czy wymieniacie na swój nowy. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki koszt, bo koszt zakupu kompletnego rozrzędu to jest 500 zł plus usługa serwisowa, która też nie powinna przekroczyć 500 zł. Niemniej jednak rozrząd oryginalny jest na 150 tysięcy km, tu został wymieniony po prostu przez właściciela wcześniej. Moim zdaniem nie trzeba, ale oczywiście każdy jest osobą dorosłą i do każdego decyzja należy, czy będzie chciał to wymieniać, czy nie. Tutaj mamy wydruk z rządowej francuskiej strony Histovec, odpowiednik naszej strony Historia Pojazdu GOV. Tutaj macie informacje jak ilość właścicieli, a od nowości samochód posiadał tylko jednego właściciela. Tutaj mamy sytuację administracyjna, czyli żadnych sprzeciwów kradzieży, jest to na nie, czyli jest po prostu dobrze. Tutaj mamy taki informacji odnośnie pojazdu. Wszystko to jest tłumaczone z Google Translator, więc to nie jest tak dokładnie, ale każdy z Was pewnie to zrozumie. Tutaj macie też numer nadwozia i tutaj, więc jest tożsamy. Tutaj mamy wyniki badań technicznych francuskich. Samochód obydwa przeszedł korzystnie. I słuchajcie, samochód jest z 2015 roku, pierwsze badanie po 4 latach i to kolejne jest po 3, 148 326 km. I tutaj mamy ten status administracyjny, bardziej rozbudowany niż na tamtej stronie. Wszystko na nie, czyli jest ok. Dowód nie został zduplikowany, nie została zgłoszona kradzież, żadnych kredytów na samochodzie nie ma. To jest bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o tą francuską stronę, bo jest to naprawdę system bardzo rozbudowany wobec, słuchajcie, naszego. Jeszcze raz tutaj przypomnę, no ja nie wymieniałem już rozrządu, bo był wymieniony. Oczywiście do Was decyzja, czy wymieniacie, czy nie. Wymieniłem olej, Total 0 W30, jak zwykle Total nie ma tych blankietek, więc została wzięta z Castrola Total 0W30, bo taki stosujemy 0W30 do silnika 2.0 Blue HDI. Filtr powietrza, oleju i kabinowy. To zostało, słuchajcie, wymienione. Auto posiada dwa oryginalne klucze. Na samochód wystawiam fakturę VAT marże, więc nie płacicie podatku PCC, tylko udaje się bezpośrednio przerejestrować samochód, bo samochód jest już na polskich tablicach. Więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o dokumenty. Lecimy z dalszą częścią materiału, czyli pracą silnika. Czas na zaprezentowanie Wam pracy silnika. Ja już maskę otwarłem, więc jestem przygotowany. Nie będę przedłużał. Odpalamy samochód. Słuchajcie, jak widzicie, 180 786 km. Żadnej niepokojącej kontrolki tutaj nie ma. Na dworze aż 35 stopni. Słuchajcie, przechodzimy pod maskę i pokażę Wam, jak pracuje silnik 2.0 Blue HDI 150 koni. Ja w tym momencie zamilknę, a Wy słuchajcie, jak pracuje silnik. Więc chyba już wystarczy. Jak słyszycie, pracuje równo. Wygłuszenie silnika całe. Poziom w zbiorniczku wyrównawczym prawidłowy. Zbiorniczek czysty. Metkę już widzieliście, bo Wam pokazywałem. Więc silnik pracuje równo. Jednostka nie posiada, słuchajcie, żadnych tutaj wycieków. Pokażę Wam datowanie lamp. 2015. Śruby nieodkręcane, to samo
lampa prawa, rok 15. Jak słyszycie, silnik pracuje równiuteńko. Tu mamy światła do jazdy dziennej LED. Ten paseczek bardzo to fajnie tutaj wygląda. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę silnika, to będzie wszystko. Lecimy z dalszą częścią materiału. Jedziemy teraz na stację diagnostyczną. Zobaczycie test hamulcy, amortyzatorów. A na samym końcu pokażę Wam, słuchajcie, samochód pod spodem. Więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A ja pędzę tutaj szybciutko, bo będziemy mieli test. I słuchajcie, wynik przedniej osi bardzo dobry. Teraz będziemy testować oś tylną. Więc wynik też bardzo dobry. I hamulec ręczny też wynik bardzo dobry. Więc teraz będziemy testować amortyzatory. Tutaj macie podświetlenie tablicy. OK, działa. Klakson też, jak słyszycie, działa. Jeszcze przeciwwielne, więc wynik przedniej osi bardzo dobry. Będziemy teraz testować oś tylną. Jeszcze raz wynik osi przedniej. Więc tylna oś też wynik bardzo dobry. No i słuchajcie, pokażę Wam teraz samochód pod spodem. Pokażę Wam teraz samochód pod spodem. Więc osłona jest cała. Ogumienie. Prawy przód, kawał bieżnika, opona praktycznie nowa, bo to 2022 rok. Lewy przód to samo. Jak mówię, osłona cała. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to żadnych luzów nie ma. Manżeta cała. To samo się tyczy lewej strony. Wycieków samochód nie ma. Został sprawdzony przez mojego zaprzyjaźnionego mechanika, mój zaprzyjaźniony warsztat. Więc wszystko jest, słuchajcie, dokładnie sprawdzane. Luzów w zawieszeniu nie ma. Opony, prawy tył, to samo. Kawał bieżnika niewycięta. Tu, jeżeli chodzi o tumik, czyściuteńki, czyli cały układ pracuje tak, jak powinien. Więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o spód samochodu. Także lecimy z dalszą częścią materiału. Czas na pomiar miernikiem lakieru. Jest też to odpowiedni moment, aby zachęcić Was do obejrzenia materiału, jak samochód przyjechał z zagranicy. Więc w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetla Wam się link do tego materiału. Oczywiście obejrzcie ten do końca, a następnie materiał, jak samochód przyjechał z zagranicy.
Gdybyście nie mogli trafić na ten materiał, to w opisie filmu, jak rozwiniecie, też będzie link do tego materiału. Ja już zacząłem pomiar. Jak widzicie, maska ma fabryczne grubości. Nie była lakierowana. Słuchajcie, w tym materiale nie będziemy się tylko skupiać na elementach zewnętrznych, które można łatwo, słuchajcie, przekręcić i wprowadzić w błąd kupującego. I słuchajcie, pierwszym elementem konstrukcyjnym jest ten słupek. Jak widzicie, jest w oryginale. Gdyby samochód uległ poważnemu uszkodzeniowi z przodu, gdzie maska przesunęłaby się wraz z błotnikiem na ten słupek, to tutaj mielibyście grubsze warstwy, chociażby nawet drugą warstwę lakieru, czy nawet po prostu szpachlówkę. Tutaj jesteście pewni, że tego po prostu nie ma. Więc widzicie, tutaj jak na razie wszystko fabrycznej grubości. No i cóż, dach. Także widzicie, że to też jest element, który jest oryginalny. No i cóż, przechodzimy tutaj do pomiaru w środku, czyli naprawdę takich ważnych punktów. Tutaj macie tabliczkę znamionową. Jak widzicie, wnęka. Jest w oryginale. Lecimy dalej. Trzeba dobrze przyłożyć. Więc widzicie, wnęki w oryginale. No i słuchajcie, tu zrobimy krótki przerywnik, bo klapa w dolnej części była polakierowana. Zobaczcie sobie, no cóż, ja będę zbędnie gadał. Zobaczcie, co było lakierowanego. Wam teraz, co będzie lakierowanego w C5-ce, a będzie tutaj taka mała zaprawka na tylnej klapie. Było tutaj takie wgniecenie usunięte metodą PDR. No i słuchajcie, zostało tylko to pęknięcie i tutaj taki odprysk. Będzie to po prostu polakierowane. Oprócz tego będzie też zaprawka mała na zderzaku. Tutaj więcej nic nie ma do lakierowania. Więc jeszcze raz, tutaj to i to. I to wszystko, więc wracamy do dalszej części prezentacji. Więc widzieliście, że tak naprawdę pierdoła, dołek wyciągnięty metodą PDR. No niestety było delikatne uszczerbek lakieru, stąd też trzeba było to po prostu polakierować. Ale widzicie, grubości normalne. Słuchajcie, mogłem to całkowicie przemilczeć, nic wam nie pokazywać, ale nie o to chodzi. Wolę, żebyście wiedzieli i mieli pełną świadomość. Tutaj wnęka lewa, oryginał. Znaczy lewa i prawa, zresztą macie tutaj te oryginalne punkty, znaczniki, logo tutaj Citroena, więc słuchajcie, no pierdoła tak naprawdę, nic tutaj poważnego nie było.
To jest, słuchajcie, kurz. Kurzy się strasznie, gorąco. Kurz osiada, także nie jest tutaj. Więc cóż, tutaj supek też w oryginale, tutaj kartka moja, tutaj jakiś rod, no i cóż. Więc cóż, mierzymy tutaj dalej. Słuchajcie, tu sobie siądę. Łatwiej mi tak pomierzyć. Więc słuchajcie, no cóż, tutaj wnęki w oryginale. Dach jeszcze tutaj w części prawej. Czekajcie jeszcze tutaj. Więc słuchajcie, no macie cały pomiar powłoki lakierniczej. No cóż, takie krótkie podsumowanie. To co widzieliście, to klapa polakierowana w tej dolnej części. Polakierowane, no cóż, pierdoła tak naprawdę, więc nic poważnego tutaj nie było. Tyle jeżeli chodzi o pomiar powłoki lakierniczej. Lecimy z dalszą częścią materiału. Zaprezentuję Wam teraz środek samochodu oraz jego wyposażenie. Tapicerka półskórzana. Także postaram Wam się tutaj dosyć dokładnie zaprezentować to wszystko. Co do wyposażenia, to jak będę już na miejscu kierowcy, będę Wam wszystko pokazywał. Tutaj macie teraz próg. Także widzicie, nie jest tutaj jakoś nadmiernie zniszczony. Zobaczcie, tutaj śruby nieodkręcane. Tutaj poczek calutki. Lecimy teraz do tyłu. Kanapa też w bardzo dobrym stanie. Komplet zagłówków. Zobaczcie, obicia całe. Tutaj próg. Też moim zdaniem dobrze utrzymane. Tutaj mamy nawiewy na tył w prawym słupku środkowym. Także wszystko to wygląda naprawdę jak na razie moim zdaniem dobrze. Tutaj kamera. Cóż tutaj się... A, jakiś paproszek. No i cóż, tutaj mamy roletę. Jak widzicie, kompletna, niezniszczona, naciskamy, automatycznie się tutaj zwija. Boczek lewy, tutaj mamy latarkę, także działa. Bardzo fajna rzecz. No i słuchajcie, tutaj boczek prawy, tutaj jeszcze mamy wejście na zapalniczkę, siatki niepourywane. Sama wykładzina w mojej ocenie w stanie dobrym. Tutaj mamy podłogę, koło dojazdowe, cały zestaw, słuchajcie, pod spodem. Tutaj mamy próg załadunkowy. Tutaj
boczek, obicie znaczy klapy całe. Więc cóż, lecimy tutaj dalej. Nie pokazywałem może tego. Nie wiem, jak to. O, tutaj mamy taki schowek dodatkowy. Krótko mówiąc, jeszcze tutaj przedłużenie, nie wiem, na narty, cokolwiek dłuższego można tutaj przewieźć. Tutaj cały próg, też calutki. Tutaj ten nawiew po lewej stronie też cały. Tu boczek też stan dobry. No i cóż, przechodzimy od strony. A, chyba jeszcze tutaj wam nie pokazałem. Dołu. No to już teraz, jak przechodzimy, to od razu pokażę wam tutaj. Fotel kierowcy. No cóż, tutaj te śruby. No słuchajcie, cóż, zasiadam za kierownicą. Słuchajcie, włączę klimatyzację, bo jest dosyć ciepło na dworze, 35 stopni. Słuchajcie, na chwileczkę przerwę nagranie, żeby dmuchawa aż tak ostro nie pracowała. I zaraz kontynuujemy i prezentuję wam dalej wyposażenie samochodu. Kontynuujemy nagranie, zacznę wam od prezentacji działania czujników parkowania z przodu. Więc słuchajcie, mamy samochód, dojeżdżam i macie tutaj wizualnie i głosowo. Mam nadzieję, że no, dmuchawa jeszcze nie przestała tak pracować cicho, jakbym chciał, no ale słuchajcie, 35 stopni na dworze, więc musi środek schłodzić. Tutaj macie czujniki parkowania z tyłu oraz kamerę, więc widzicie, że to też wszystko działa łącznie z wizualizacją. Co jeszcze wam mogę tutaj pokazać? No nie mam takiej sytuacji, ale zaprezentuję wam działanie pomiaru miejsca parkowania. Wciskamy P i na przykład po lewej stronie próbujemy parkować. Gdyby była taka sytuacja, stałyby samochody, to jedziemy z prędkością max 20 km na godzinę, przejeżdżamy i to skanuje i mówi nam, czy się, słuchajcie, zmieścimy. Więc tyle odnośnie no, samych czujników parkowania oraz działania kamery cofania. Lecimy dalej z wyposażeniem. Wróciłem z powrotem na miejsce, więc kontynuujemy z wyposażeniem. Pokażę wam działanie szyb, czyli przednia lewa od kierowcy wam pokazałem działa, od pasażera prawy tył też działa oraz lewy tył też. Przechodzimy do działania lusterek. Pokażę wam działanie w każdej płaszczyźnie, więc lewe widzicie, że działa, prawe to samo i mamy, słuchajcie, jeszcze tutaj taką pozycję neutralną po środku do siebie i możemy złożyć lusterka. Tutaj, słuchajcie, jest taka szczałeczka, więc według tego. Pokażę wam tak, w tym momencie widzicie, mogę otworzyć drzwi, a tutaj mamy blokadę drzwi i szyb. Coś dla rodziców, którzy mają małe szkraby, więc teraz widzicie, nie otwiera się. Więc widzicie, kolejny element wyposażenia sprawny. Tutaj mamy szybkie oczeka. Olej świeżo wymieniany, dodatek AdBlue też powyżej 5000 km. Jak widzieliście, żadnego błędu nie ma. To jest to P, czyli ten pomiar miejsca parkowania, który wam już po prostu pokazywałem. Nie będę się powtarzał. Kto nie oglądał, parę minut cofnąć sobie do przodu. Mamy wycieraczki i tu mamy wycieraczkę tylną. Więc to też widzicie, że działa. Automatyczna praca wycieraczek aktywna.
To mamy klakson, więc też działa. Kierunkowskazy, manetka też działa. Słuchajcie, no cóż, lecimy tutaj chyba z kierownicą. Co już ja Wam mogę tutaj pokazać? Podgłaszanie, ściszanie, wyciszamy. Tutaj zmiana fal. Czekajcie, może wezmę na radio. Będzie Wam troszkę lepiej to wszystko pokazać. Więc widzicie, że też to działa. Ekran dotykowy. Możemy, słuchajcie, się przełączać. Ja muzykę wyłączam, bo YouTube to blokuje. A tutaj mamy w zasadzie ta część, to jest do obsługi tempomatu i ogranicznika prędkości. To postaram się Wam pokazać po prostu podczas jazdy. Wybieram na przykład krój z tempomat, no i tym dodajemy gazu lub go, słuchajcie, ujmujemy. Tutaj mamy, w tym momencie włączyłem funkcję ogranicznika, tutaj tempomat, tutaj mamy off. Tu możemy odbierać połączenia, a tutaj zmieniamy, co tak naprawdę chcemy w danej chwili widzieć na ekranie. Co jeszcze tutaj odnośnie kierownicy? Chyba wszystko Wam tutaj powiedziałem. No cóż, tutaj to też odnośnie radia, to jest do wychodzenia, to jest menu, czyli możemy sobie wejść na przykład w nawigację lub możemy wejść w usługi sieciowe. Mamy mirror linka, przeglądarka internetowa, tutaj nie wiem, połączenie Wi-Fi, Bluetooth, także szereg informacji tutaj mamy. Nawigacja, no to tutaj wprowadzamy sobie cel podróży. Nie będę tutaj wprowadzał jakiegoś celu, bo bym Was już i tak konkretnie zanudził. Tutaj mamy ustawienie audio, wyłączony ekran. Jest tutaj szereg, słuchajcie, możliwości co do opcji. Ten sam przycisk jest powtórzony, słuchajcie, tutaj. Jeszcze raz, cóż, kamera, to już Wam pokazywałem, więc jeszcze raz szereg opcji, jakie mamy dostępne tutaj. To na przykład telefon, możemy sparować swoje urządzenie, może nam służyć jako zestaw głośno mówiący lub możemy słuchać muzyki. Jazda to nic innego jak, słuchajcie, komputer pokładowy. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, czyli no to, co tutaj Wam piszę, wszystko jest w języku, słuchajcie, polskim, więc myślę, że dla nikogo nie będzie, znaczy raczej na pewno nie będzie to dla nikogo po prostu problemem. Więc wydaje mi się, że tak pokrótce ekran Wam opowiedziałem. Tutaj mamy awaryjne światełka. Tutaj mamy panel klimatyzacji automatycznej dwustrefowej. Klima oczywiście działa, chłodzi, no bo uwierzcie, nie wysiedziałbym tu bez otwartych szyb, gdyby było 35 stopni na dworze. Tutaj jeszcze poza kierownicę mamy wypuszczone do radia, ale no myślę, że lepiej sterować sobie po prostu z koła kierownicy. Tutaj mamy ryglowanie całego panelu, no jakoś Wam tam nie będę opowiadał, no może no tutaj możecie, słuchajcie, sobie manualnie. Ja tam wolę auto, co dodmucha, to dodmucha, jak wyrówna temperaturę, to ta dmuchawa automatycznie się uspokoi. Tutaj mamy jakieś drobniaki, tutaj też dodatkowa półeczka. Przed liftingiem, no to słuchajcie, tutaj było radio po liftingu, bo ten samochód jest po liftingu, to już mamy tutaj taką półeczkę. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Tutaj takie na dodatkowe jakieś pierdołki. Tutaj mamy cup holdera. No nie jest to może jakieś super miejsce, ale takie mamy. Podłokietnik
regulowany. Tutaj mamy lusterko fotochromatyczne, podświetlenia w osłonach. To cóż, tutaj jeszcze mogę Wam pokazać stan deski rozdzielczej, stan koła kierownicy. Możecie się przyjrzeć, naprawdę kierownica tutaj jest naprawdę fajnie utrzymana. Cóż, jeżeli chyba chodzi o wyposażenie, to też będzie wszystko, nie będę jakoś tutaj przedłużał. Lecimy z dalszą częścią materiału. Został nam ostatni etap prezentacji, czyli jazda testowa. Słuchajcie, włączam się do ruchu. Jesteśmy poza terenem zabudowanym. No i cóż, no i jedziemy. Jeszcze raz Wam przypomnę silnik, jaki tu się znajduje. 2.0 Blue HDI, 150 koni mechanicznych, czyli jednostka zarazem żwawa i też ma niski apetyt na paliwo. Słuchajcie, jedziemy teraz na czwartym biegu. Sprawdzimy, czy sprzęgło się nie ślizga. Więc widzicie, obroty nie skakają. Sprzęgło się nam nie uślizguje. Zrobimy teraz, słuchajcie, hamowanie. Więc widzicie, kierownicy nie chce wydrzeć. Zachowuje się, słuchajcie, auto poprawnie. Jeszcze raz zrobimy manewr przyspieszania. Widzicie, na kole kierownicy żadnych tutaj wibracji nie ma. Auto zachowuje się poprawnie. Jedziemy teraz na szóstym biegu. Kontrolek. W samochodzie też jest cicho, nic nie trzeszczy, nie huczy. Widzicie, samochodu nie znosi. No teraz mamy zakręt, to muszę kierownicą manewrować. Słuchajcie, tutaj mam taki zjazd, to zjedziemy, zrobimy jakieś krótkie podsumowanie. No widzicie, zobaczcie, samochodu nie znosi. Odbijam tutaj na bok. Więc widzicie, że auto zachowuje się naprawdę poprawnie. Więc cóż, no zróbmy takie krótkie podsumowanie. No, widzieliście samochód zewnętrznie. Pokazałem Wam historię związaną z samochodem, jest wymieniony rozrząd. Oczywiście do Was decyzja, czy to zostawiacie, czy nie. Ja olej zmieniłem, więc też nie trzeba tego, słuchajcie, po prostu ruszać. Widzieliście, jak pracuje silnik, zobaczyliście stację diagnostyczną, pomiar powłoki lakierniczej, wnętrze samochodu wraz z jego wyposażeniem, jazdę testową, więc to macie kompleksową wiedzę, słuchajcie, na temat tego egzemplarza, no i nie powinniście mieć co do niego żadnych podejrzeń, bo wydaje mi się naprawdę egzemplarz na jak nie bardzo dobry, to na pewno dobry. Więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Jeżeli kogoś samochód zainteresuje, to śmiało dzwońcie, nie krępujcie się, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!